Oczywiście. Elo, elo! Dzisiaj sobie gramy w GTA 5! Jest z nami Paweł i Admirus! No cześć! Cześć! A dzisiaj będziemy robić mały rozpierdolek. Jaki mały? Dobra, tak mały, że w chuj duży. Ej, Bruce do mnie dzwoni, co mam powiedzieć? A, do widzenia. To jest, nie odbieram, nie mam. Mogę strzelać już czy jeszcze nie? No wal z tego działa! Już, mogę? Będzie pierwszy raz chyba. Tu jest jakieś ograniczenie, jeśli chodzi o strzelnictwo? Ile się można strzelać? Ile się da? To super! Póki żyjemy! Ale strzał! Czujesz, ten odcinek będzie krótki! O, już mamy 10 gwiazdek! 10 już jest! 30 gwiazdek już jest! Myk! Ej, a możemy budynki wysadzać? Ej, no czy nie, w tym helikopterku nie można pić drinków pewnie, znając życie? Jakie no można, no przecież zobacz jak on leci, on już jest pijany ten Paweł, no zobacz! No właśnie widzę, że jest pijany! Nikt nie jest pijany! Wszystko jest dobrze! Ale było trzy gwiazdki! To są dopiero emocje, właśnie to jest życie, tak się żyje! Tak jest, dzikie loty! Myk. Tylko trzy gwiazdki, chyba nie tolerują nas poważnie tutaj, zauważyłem! No lady, musimy użyć jakiejś mocniejszej broni! Weźmy tutaj, o! W ten sposób, tak. Autostrada! O tak! No, to teraz jak nas potraktują poważnie, to my ich potraktujemy. Kurczę, mały ruch na tych autostradach w tym mieście jest. Strasznie mały. Co nie? Mały ruch jest? O kurde, jakie mam spadki FPS-u! W takim czymś to powinien być taki ruch, że o ja cię kręcę. No pimpuj, dawaj, pimpuj, to będzie szybciej, będzie lepiej. 4 gwiazdki? Ile tu jest maksymalnie? 10? Ile tu jest maksymalnie gwiazdek, panie Pawle? 5, panie. Tylko co tyle, już jeszcze jedna. W ogóle nie doceniają naszej mocy! Myk! Ej, palimy się powoli. Co robimy się? Co? Dymi się coś. Co się dymi? Admiros, wejdź na helikopter i napraw to! Zaraz to ugaszę! Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to tak dymiło. Myk! Pewnie, że tak. W ogóle nie doceniają naszej mocy! No nie, potrzebujemy więcej mocy, musimy zdobyć jeszcze jedną gwiazdkę, żeby się dostać do kolejnego poziomu. Gwiazdka mocy, tak jest. Nie wiem ile muszę strzelać, żeby zdobyć tą jedną gwiazdkę. Nie doceniają nas tutaj. Traktują nas jako słabe zagrożenie. Jako słabe zagrożenie. O. No. Czemu nie ma sąsiednich helikopterków, którzy... Kurde! Problem? Jaki? Ostrożnie. Powoli myk. Świszcze mi. Śmigłowiec świszcze. Dobra, nie oni nas atakują jakoś. Admiros zaraz skoczy i to naprawi. Admiros skoczy i naprawi? Tak, Admiros. Nie jestem mechanikiem. On jest mechanikiem zawodu. No jeszcze jedną gwiazdkę musimy zdobyć. Muszę się uda. Ostrożnie, Paweł, letaj, dobra? Ale nuda to jest. W ogóle nie traktują nas poważnie. No. Jak to poważnie? Tu. Co musimy zrobić, żeby tą gwiazdkę zdobyć? No właśnie, tylko jakieś osiągnięcie. Wal w policję. No już rozwaliłem ich tyle, że ja już nie mogę. No właśnie, ja już jestem zmęczony. W ogóle sobie nie robić z naszego terroru. My jesteśmy naprawdę tutaj takimi terrorystami, że łujacie. No, terrorysty. Już pół miasta rozwaliliśmy. Ja lecę na lotnisko, może uda nam się zmienić śmigłowiec. Słuchajcie, bo jest troszeczkę problem. O, to dobrze. Dobra, spokojnie. Admiros, nie naprawiłeś jeszcze? No jeszcze nie, bo jestem zajęty strzelaniem. No ogarnij ten śmigłowiec, bo przecież my zaraz się rozbijemy. No właśnie, czy nie możesz... Ej, tam są ciężarówki. Może ciężarówką pojedziemy w zamian za helikopter. Za helikopter. Śmigło. O kurde! Źle zaparkowałeś troszeczkę, powoliło ci się. Nic tam nie jest! 5 gwiazdek! Dobra, szybko! O, 5 gwiazdek jest! Dobra! Jezus, 5 gwiazdek! Uciekajmy! Admiros! Szybko za mną! Szybko za mną! Ja pierdzielę! Dobra, szybko za Admirosem! Tup! Admiros, nie możesz szybciej po tych schodach wchodzić? Nie! Admiros, wiesz jakiś super wóz! Weź! O kurde! Zabiłeś mnie! Jak go zabiłeś? Dlaczego mu zabiłem Bladiego! No nie wiem, co strzeliłem w samochód nadjeżdżający. Ja okazało się, żeby go zatrzymać. Ja byłem w środku. Nie no, obok mnie stałeś. Ja jeszcze żyję. Nagle, poczekaj, Bruce ja do mnie dzwoni. Ja dalej mam 5 gwiazdek, słuchajcie, czekajcie, ja was... To odbierz tego Bruce'a. O, jest Paweł. Siadaj! A czy jestem jak wsiądę? Masz mi o 5 gwiazdek. No, co? To jest, zostanę posądzony o współpracę z Pawłem. No cicho, nie... co? Ej, coś nam odpadło chyba. No, trochę tak. Czekaj, gdzieś tu jest gwiazd chyba. Musimy wjechać do garażu, będzie bezpieczniej.
O, ja się nie czuję komfortowo tutaj w tej sytuacji. Ej, a mi nic nie jest, chodźcie tutaj do garażu. O, nasz helikopter. Jestem w środku, czekam na was. Jak w środku jesteś? Gdzie jesteś w środku? Garażu. Wyżej? No, wyżej, wjeżdżaj. Będę na którym poziomie? Na drugim? Na czwartym. Już na czwartym jesteś. Mam super brykę jakby co. Masz brykę? Ja też no, mam brykę. No, dzięki tej bryce zgubicie policję. Dobra, zamienimy się... bryki. No. Policja zgubiła, no, to jest dobry pomysł. Już w ogóle. Na pewno się uda. Ogumienie zgubiłem. Nie mogę was znaleźć, jesteście tu na pewno? Jesteście, no. Na pewno. O, wjeżdżamy, patrz, o jest! Brykę. O! Nie zmieścimy no, się! Mieścimy się, wciśniemy nie zmieścimy się jakoś! Musimy dobra. Znaleźć coś no. Większego! Kurczę, myślałem, że zmieścimy się, jeden by do garażnika poszedł. Kurczę, ale tu nie ma większych! Tylko są takie małe! Garażnik są większy. Tylko takie! No bo większe są na wyższym poziomie, musimy wyżej wjechać, tam są większe. No dobra, to tak zróbmy. Śmigłowiec. O jest. Jest Auteo. Jest Auteo, szybko do niego, nikt nas nie dobra, zauważy. Teraz. W środku. Uwaga. Szu. Ło. Jak jest, że zbijamy. Nie trafiam. Dobra, śmigłowiec ucieka już, stchórzył. Dobra, wsiadaj szybko. Odjeżdżamy do miasta. Gazuj. Jedziemy. Ale urwał. No, gdzie ty zeksy? Jakbyś mógł pojechać. Ej, ty dawaj wyskocznią, będzie szybciej! Co? No dawaj wyskocznią! Gdzie jest wyskocznia? Za tobą! O tam właśnie jest, tam na prawo, o tu! O! No o, tak, dobra, wyskocznia! Jezus Maria! Wariaty! Uuu. Normalnie jak scena z filmu! No! Co z takimi hardkorami. Kaskaderami jesteśmy! Potem komuś trzeszczał. Trzeszczał hotel. Kółeczkiem coś jest nie tak, słuchajcie. Dobra, jedź prosto. No uciekam, ale no, nie wiem gdzie, oni już się udają. Tam w ten kontener wjedź. Szu! Ten kontener tutaj. Szu! O! No dobra, nie wjechałem. Przeskocz. Jedź. Admiros, szybko! Damy radę! Damy radę! Gincie, gliniarze! Szybko, strzelaj w nich tam, Pawlele! Strzelam! Wow. Doskonale! Wydawało mi się, że ktoś doskonale. Wypadł, ale to wszystko przebiega zgodnie z planem. Dobra, ej, gdzie teraz? Idziemy do tajnej twierdzy Pawła na jego ajach! Tym samolotem może! Samolotem? Nie, no. Słuchajcie, nie, w lewo! Do hangaru wjedź, szybko, tam! Prosto, prawo! Właśnie, tam, prawo. Na prawo, Admiros, na prawo! To jest prosto! Prawo. No kto to prowadzi? O, widzę! Dobra. Helikopterek! Damy radę, jeszcze jedziemy! Tylko nie uderz, bo wysadzisz nas! Dobra. Właśnie, nie uderzaj w helikopter. Dobra, tu nas nie znajdą. Dobra, ale mogę z drugiej strony. Ale ucieczka. Lepsze. Dobra. Szybko. Siadajcie. Siadamy. Jaka ewakuacja. Dobra. No, Paweł, jedź. Jedź, Paweł. Ej, Admiros, ty może tylko siedzisz. Zmień sobie na pierwszą osobę, jak siedzisz. Tak? No. O. Dobra. Możesz pić drinki, czy nie możesz? Nie. Wow. A ja nie mogę... Nie mogę patrzeć w przód, tylko mogę w okienko. Bo ty jesteś na jakimś siedzeniu, kurczę. Słuchajcie, tylko tam nie ma lądowiska, choć musieli wyskoczyć w odpowiednim momencie. Nie, zmieścisz się, wylądujesz jakoś, Pawle. Co? Dobra. Lądujemy na górze, Chiliad. Dodatkowe opcje lądowiska. Nie kupowałem. Ląduj, nie krępuj się. Tutaj masz dużo miejsca, zmieścisz się. Dobra, wysiadam. Hop, ej, czy chyba nie mamy pilota. Uuuu. No dobra, też wysiądę. Jak się otwiera? Ja, ej. Lewy, jesteś wyższy. Lewym? Otworzyłem! Jest tęczowe spadochrony! Lądowisko! Uuu! Dobra, ale to nie agenci. O, dał mi się. O nie trafię! Bloody nie, no proszę cię! Dobra, przelecę przez cały i trafię do jacuzzi prosto. O, dobra, bronimy! Nie! Do jacuzzi! Nie trafiłem! A byłem dobra. Blisko, powiem wam. Śmiglom tutaj, słuchajcie, śmiglom się wypływa. Ja się... A, dobra. Kurde, nie namierzyło. Śmiglom nas. Jak się wypływa? Teraz! Wow. O tak! Ach, te eksplozje! No, dobrze. Kurde, ja się zastanawiam, tylko jak się wychodziło? Strzał. Co to było? Ej, szybko do jacuzzi, to jest jedyny sposób! Admiros do jacuzzi, szybko, musimy się przebrać! Dobra. Szybko do jacuzzi, wsiadaj tutaj! Szybko, Admiros, do jacuzzi dawaj! No, od razu lepiej! Lepiej, nie? No, usiądźmy sobie. O, to jest życie. Admiros, usiądź. Zrelaksuj się. Fajerwerki są nawet. Okej. To jest życie, mamy. Co nie? Ej, a Paweł tam jeszcze jeden nadlatuje. Weź go zestrzel, co nie? Dobrze. My sobie posiedzimy. Ach, to jest życie. Życie o, na tak. Pewno. O, jest.
Ej, tu jeszcze stoi, patrz. O, tu jeszcze, zadź go, ale tak, pięknie. Tak, dobra, o, okay. Słyszałeś coś, Admiros? Ja nie. Nie, no ja tutaj się relaksuję, nic nie słyszałem. Ja też się relaksuję. O, no, ale dzisiaj piękną pogodę mamy. Wezmę rakietnicę teraz. Widzicie coś podejrzanego, Admiros? Widzisz coś nie, podejrzanego? Nie, nie ma nic, nic. Ja też ci widzę podejrzanego. Może. Co, tak będzie łatwiej. Co takiego? Weźmy rakietnicę, będzie prościej. Dobry pomysł. No. O, ja cię dobra. Ja się muszę no dobra. Mi się zaczęło nudzić. Chyba, nudne chyba, jest chyba to. Wstanę, niech stracę. Słuchajcie, zestrzelmy ten jeden jeszcze tutaj. O, na dwa. Ja spróbuję uruchomić, schowajcie może lepiej broń, tak, bezpieczeństwa własnego. Ja spróbuję obronę jachtu. Budowałem! A jeb, z karabinku. A ja sobie posiedzę. Jeb, z karabinku. Tak, ekipa i znajomi. Dobrze. Dobra, ja sobie też usiądę. Trochę się pobawiłem. Czas na odrobinę. Oj, nie mogę włączyć. Może usiądę koło Admirosa? Co ty zmisjesz? No to siadaj. Zmisję, nie mogę. Nie możesz usiąść koło mnie, widzisz? Bo musisz się zrelaksować w jacuzzi. Patrz, patrz! Drinka piję. Gdzie pijesz drinka? Nie wiem, sam wypiłem po prostu. Może jakoś możesz pić drinka. Jak wypiłem drinka, no. No. Ale dzisiaj mamy dobry dzień, Admiros, to nie idealny na jacuzzi. 11 lipca, słuchajcie. No. Słońce świeci, helikoptery wybuchają. To jest piękne, no to dosłownie. Nie, helikopterki. Kurczę, ja się dziwię, tyle już wysali tych helikopterków, żeby nam towarzyszyły. No, głowę myje, ale fajnie. Głowę myje. No tak jest, co nie? Dobra, Admiros, chodź, Paweł zajmie się tymi efektami specjalnymi, a my tymczasem pójdziemy się, tak jak przystało na prawdziwych wojowników, najebać. Chodź. No. Tylko o poczekaj, tak. Gdzie jest Barek? Co jakiś czas się... Poczekaj, zgubiłem się. Nie tędy droga, zawracaj. Muszę zgubić policję, to mogę was zaprosić do środka. No co, a nie zgubiłeś ich jeszcze? No nie, właśnie. Chodź tędy, Admiros. O, tędy. Hop. Muszę zacząć gubić policję, to wtedy, jak mnie nie będą widzieli, to wtedy mogę wejść do środka i możemy zrobić dziką bibę. Dziwne, że w jacuzzi ich nie zgubiłeś. Myślałem, że spokojnie. Chodź tędy. Tutaj? Ja też tak. Tak, bo ciężko się dostać do Pawła, bo to jest skomplikowane bardzo. To jest bardzo skomplikowane. No tak, właśnie widzę. Chodź, Admiros. Najlepiej odciągnijcie uwagę, jesteśmy blisko. Ode mnie. Chodź, to jest no bardzo droga, blisko, Admiros. Widzę. Admiros, teraz tędy chodź. Chodź. Jeszcze trochę się zaczynam gubić. Jeszcze kawałek. No już biegniemy do środka, tylko wiesz jak to jest. Zawsze ciężko znaleźć to miejsce. Teraz tutaj. Teraz tu, Admiros. Tutaj, o, tu jeszcze nie byliśmy. Jestem w środku. Dobra, jesteśmy już blisko. I teraz tędy chodź szybko. Chodź. I teraz dobra. Tutaj. Może nie, górą? Nie, tu, pomyliło mi się. Nie tutaj. O, tutaj. O, o tak myślałem. O, tutaj chodź. Tak myślałem, o. Dobra. O, teraz tutaj. Zaproszenia poszły, panowie. Już idę spokojnie, już biegniemy. Już. O, jest znalezione. Tutaj. O, tutaj, tu. O, tutaj. O, tak. O, i tak oto zgubiłem policję. Nie, tutaj, żartowałem. Nie? Ale ci dałeś dobre. Chodź za mną, Admiros, no nie. Pokażę ci, gdzie jest wejście. To jest tutaj. Ale wiesz, że przyjmie zaproszenie, od razu cię wbije, wiesz? Proszę cię, my szukamy wejścia. No, tutaj ogólnie to wejście. Tak naprawdę, przy jacuzzi chodź. O, znalazłem! Udało się. Jej, jest, dobra. Dobra, poczekaj. Ktoś ma nacisnąć? Nie mogę, nie możesz wejść do wnętrza, jak to gdy policja ma cię na widoku. O, ale o, nie jest zaproszenie. Jak się przyjmujesz zaproszenie? A, przez telefon. Przez telefon, aha! No? Ja już przyjąłem. O! Dzień dobry. Trochę krwawi. A muszę chyba zapłacić 1000, żeby pozbyć się wyścigu? No trudno. Bogaty nie, no, trochę? Jestem. No zobacz, nie, to kilka drobnych ranek. Kilka drobnych ranek. No. Chodź, idziemy no dobra, robić. Byłeś w ogóle tu, Admiros, kiedykolwiek w tym jachcie? Nie, co ty, ja to taki drogi jacht? Nie no, pierwszy raz tu jestem. Tutaj, chodźcie, tu. Nabombimy się. O, czas na melo! Czas na melo, chodź, melo. O, dzień dobry! Od barmanki nawet zamówić. Możesz, no pewnie, że możesz. Zabów od barmanki, a ja się sam obsłużę. Tak jest. Niech ci da. No, dawaj, poproś barmankę, ona ci da. No, poprosiłem, właśnie da. Widzisz? Poprosić. Widzisz, a ten mały jest taki bogaty, że jak barmankę wynajmuje. A wiesz, co z nią robi? Po godzinach? No. Wiem, drinki. Barmanuje. Razem drinki. Razem drinki robią sobie. A, patrz, cześć. Jak się robiło te takie formacje, te takie znane? Boże, capstock? Zapsluk. Zapsluk. Poczekaj, ja nie pamiętam, co ja miałem. O, a czekaj, ja? Muszę zawsze, salut. Mi się myli. Poczekaj, co my tu mamy? Kciuk w górę. To jest tak to. Jest. Kciuk w górę. O, to się przyda. Nie, tylko nie to, Bladusz. Kurde, no nie wyszło. Ja wiem, co ty kombinujesz. Loko.
Odpał. Dobra, ja biorę jeszcze jednego drinka. Ile tego jest? Co tam ustawiasz? Mam dużo, tam bardzo dużo jest właśnie takich... A nie mogę... Ej, no co jest? Już gestu. Po drugim kieliszku odpadam. Tylko uważajcie, bo można umrzeć, jeżeli za dużo się wypije. Nieprawda. Kurde. Nie, no niemożliwe. Ej, kurde, no i mam wrażenie, że lecę w kółko. Się przekrzywił. Oj, chyba mnie tutaj ścina. Wezmę jeszcze jedno. O, no to. Dobra, długo będziesz się nad nią zastanawiał? Ale nie, mam jakiś problem, zbugowało mi się. To ci się zbugowało się. O kurde, wziąłem jeszcze jednego drinka przez przypadek. Ja idę. Idę. Znalazłem. Idę. Dobra, trzeba mocno się ten. O kurde. Wow. Ej, po trzech drinkach to chyba nic mi nie będzie. Ona ci coś dolała, mi się wydaje. Dosypała. Ale buja po prostu. Ale buja, nie? No. No. Bitwa jest słabszy storm. Troszeczkę, więc ja mam twardą to głowę, się... bo tutaj jak się zdobywa jakieś storm. Umiejętności, to też się zdobywa takie same umiejętności, jeśli chodzi o życie. Muszę się łyskacze napić, bo wino jest za słabe. O, jak po łyskacze się piję. Czekaj, ja ci pomogę? Ci? O, to będzie życie. Dobra, jedna kieliszka. Zaraz pójdziemy piszka. Nie, że się zaplątaliśmy. Kurczę, ile ja muszę tego wypić? Zaplątał się. Niestety, nie taka wziął mocna się zaplątał. Głowa. O, to chodź, to ja pójdę, to przesuń się. No, zbugowałeś mi tutaj. No nie mogę się przesunąć, no już nie daję rady. Idź. Poczekaj, wiesz co, tu ja zobacz, pójdę tu jeszcze... jest fajna miejscowa, ci pokażę. Aż takie tajne przez poufne. Wezmę jeszcze od niej troszeczkę. Nie widzę. Dawaj, nalewa! Tak? Chodź, dobra, chodź, idę za tobą. Czekaj, muszę znaleźć kąt. To jest życie. O. No, teraz. Bongo. A bongo, może jeszcze bongo? Jednego drinka? Bongo, nie, przecież chyba jeden dodatkowy nie zaszkodzi. Tam jeden w tom czy we w tom, kto by na I to od razu zwracał inne uwagę? Kolory. Bladie, tylko się nie zapij na śmierć. Spokojnie. Od razu inne kolory są, słuchaj. No dobra, od razu tak? Człowiekowi nie, lepiej. Tup. Gdzie uciekliście? Cześć, Admirosie! A cześć, że ja musimy Widzę, że tutaj szalejecie. Wibracje. Czujesz tą wibrację? Admiros świetnie ja się popływać czuje. Teraz. Ja bym teraz poszedł popływać, nie wiem jak wy. Ej, chodźcie popływać, Admiros, później się spalisz. Chodź. No daj, a już za późno. No ale ty to w takim stanie to będziesz wieki to robić. Co ty mi tu gadasz? Panie Admirosie! Halo. Co pan robi? Panie Admirosie. O, a nie. No dobra, panie, ja drinka to za mało, za mało. Wezmę, bo chyba, ja chyba trzeźwieję. Tu właśnie powiedziałem, przesuń się. Ale rozjazdy. Teraz czas na mnie. No ona mi tu daje. Patrz jak to robi ekspert. Patrz na to, jutrz Admirosie. Idziemy popływać za chwilę, Admiros. Przygotuj się. No dobra. Idź już w stronę wyjścia, bo ja już chyba ujdę. Ale gdzie jest wyjście? Paweł, gdzie jest wyjście? Tędy. Dobra, chodźcie popływać. W tym stanie pływanie to jest doskonały pomysł. Dobra, wszyscy, panowie, tędy. Trochę przyspieszymy. Idziemy popływać. Teraz przydałby się ragdoll. Idziemy popływać. Chodźcie na front, na dziób, chodźcie. To zobaczycie tak? coś dobra. Fajnego, tak. Nie, chodź tutaj może, a nie tutaj? A dobra, nie. Chodź tutaj. Tu? Nie, tutaj. Tędy. O, jakiś słod tu leży. Zrobimy coś romantycznego. Jeju, o, jak ty mnie daleko zmuszasz, żebym szedł. Panie, rozpędź się. Ale jestem zmęczony. Jezus, ale tu są za daleko. Za daleko, chyba nie dobiegnę. Całe wszystko się trzęsie. Dlaczego, Paweł, ty mnie zmusiłeś, żebym musiał tak daleko biec? Wiesz, że nie jestem w stanie za bardzo. Się. Nie biegniesz daleko. Tup. Och, będzie Titanic! Titanic! Jest, to jest romantyczne. Przytul mnie od tyłu. Już się tulę. O Boże, nie! Admiro! O kurwa! To jest za burtą! Już się uratuję! Utopiłem się prawie. Admiro, może tu pozwiedzamy troszeczkę, jak tu już jesteśmy. Jesteśmy. No. Kotwica, o. Jak się płynęło w górę? Patrz jak szybko otrzeźwiałem w tej wodzie. Na momencie. A, strzałka. O kurde, utopiłem się prawie. Powiem tam, że jestem prawie martwy. Prawie martwy. Ja nie wiem, kto by pomyślał, że tak mało mogę oddychać pod wodą. Gdzie tu jest moje oddychanie pod wodą? Gdzieś zaznaczone jest? Tak, jest. Które to jest? To trzeci jest. Pasek. To jest to, co zabrakło już. Aha. To się skończyło. To się skończyło się. Poczekaj, jak teraz zanurkować?
Spacją. Aha, faktycznie. Spacją. A wiesz co, ja ci powiem, że nie grałem trochę w GTA i już zapominam wszystkiego. Ale da się wyćwiczyć jakoś płuca, czy nie mogę? Wyćwiczyć płuca? No, na rurku na same dno. No bo powiem ci, że ja się jeszcze trochę... Jak wypłyniesz, to znaczy, że masz wyćwiczone, jak nie, to trudno. Bo masakrycie. Ej, motoróweczką, ja też chcę na motoróweczkę. Ona jest wieloosobowa? Tak, jest wieloosobowa. To jest luksowa. No, ale tutaj na w ogóle wakacje marzeń. Ej, zmień sobie na pierwszą osobę Admiros teraz. Tak? Patrz jaka realistyka, co nie? Pierwsza osoba. No. To nie? Od razu lepiej człowiekowi. No, ach, to jest życie. Dobra, ten... Życie bogacza. Ej, kto może do jakichś łodzi podwodnych czy gdzie? Gdzie są łodzie podwodne, panie Pawle? Ale to tylko jedną osobę mieści. Naprawdę? To co? Ale to w takim bądź razie myślę, że zrobimy inaczej. Polecimy do łodzi podwodnej. Ale z śmigłowcem, tam będziecie mogli się napić szampana. O, dobry pomysł. Dobra, chodźcie. Tylko nabombicie się, tak? I popłyniemy. Dobra, chodźcie wszyscy do śmigłowca. Nie wiem, czy wiesz, Admiros, ale Paweł na tym statku ma... O, jestem cały mokry. Paweł na tym statku, oprócz tego, że ma śmigłowca, to ma jeszcze lotnisko. Bombowca. Dobra, chodź. Ej, mówię ci, szybko, panie Admirosie, to jest taki luksowy. Ale do tyłu siadaj. Mówię ci, to jest taki luksowy. Zeszłeś jak się usiądziesz. Dobra. Nie chcę do przodu. Poczekaj, ja muszę z drugiej strony usiąść. Ja chcę do tyłu. Patrz, Admiros, chcę ci pokazać, to jest taki luksowy ten. Zmień na pierwszą osobę. Zmień na pierwszą osobę i zobacz teraz. Napij się szampana. W ogóle chyba jestem pijany. O, ale śmigłowiec jakiś taki jest krzywy. Widzisz? I możesz pić. Jesteś super. Raz, że sobie latasz tym helikopterkiem, to możesz pić. To nie? Zarobiliście, kurde. Elegancko. A ja mogę na przykład przeglądać sieć, bo tu też internet jest, nie wiem czy wiesz. A pod intranety są. Faktycznie, intranety. No, wszystko jest, teraz ja się napiję. Zobacz jaka animacja, jak sobie nalewam. No, widzę. Nalewam sobie elegancko. To jest życie, Admirosie. Normalnie jakiś toast musimy znieść. No właśnie, powinna być możliwość toastu. Ja nie wiem, w ogóle nie dbają. Ten Rockstar nie dba. Ja się nie rozbijemy, słuchajcie, bo ogólnie rzecz biorąc całe miasto wiruje. O, poczekaj, zaraz się trzęsie. Nie. Całe miasto się trzęsie, Dobra, to ja się jeszcze trochę napiję. No, no w sumie. Mi się wydaje, że w sumie jak tutaj siedzimy, to co mamy lepszego robić? No. Ej, Admiros, w ogóle kapelusz zdjąłeś. Tak? No. O kurde. Jesteś bez kapelusza. Ja też jestem jeszcze mojej tej opaski takiej. Zaraz, no, czekaj, zaraz zobaczę. Gentleman musi zdjąć przecież. No. Oj, nie masz opaski. Ale też się napiję jeszcze. W ogóle nawet podział kieliszków jest odpowiedni, czy nie? Kieliszków, dawaj. W ogóle, ej! Panie pilocie, też chcesz drinka? Ale jaka realistyka, w ogóle. Ej, w ogóle strasznie trzęsie. A Paweł, mam jeszcze pytanie, jak to? Bo była kiedyś taka aktualizacja, że dodawali te usługi ochroniarskie, że ktoś mógł kogoś ochraniać. Jak to działało? Musisz mieć milion, żeby rozpocząć w ogóle taką sytuację. No. No i ogólnie możesz sobie wynająć ochroniarzy. I ty masz takich ochroniarzy prywatnych? No nie mam właśnie. Bo wiesz, my swoimi ochroniarzami. Jakby co? Ochraniacze. Ochraniacze. My jesteśmy tacy, że spokojnie cię ochronimy. A jeszcze nam dopłacisz tam parę z kieliszków, to będziemy dodatkowo cię jeszcze ochraniać. Przemyśl prawdziwe, to. Prawdziwe ochraniacze, Parę z kieliszków. A co dają? A co w ogóle daje ci ten motyw ochraniaczy? Co ci to daje? Znaczy, wiesz co, tam jest bardzo fajny motyw, że po prostu najzwyklej mówiąc, wiesz, no ten... Masz ochraniaczy! A, no to super. No czujesz, nie? No się ochraniasz. Ej, to co, Admirosku, jeszcze po łyczku? Jeszcze po łyczku. No pewnie, dobra. To ty pierwszy się napij. Dobra, to ja pierwszy, okej. Okay. Napij się, bo zanim dolecimy, to wiesz jak to. Trzeba sobie umilać trochę drogę. Nie może tak być. No, a gdzie lecimy tak ogólnie? W ogóle, nie? Takie, wiesz, że zapite trupy. To spokojnie jeszcze po łyczku robimy, dobra? Tam wiesz, trzymaj kurs. Trzymaj kurs. Kurde, dobre? Czy dobre? Jakie wino? Dobre, no wytrawne, bardzo wytrawne, no właśnie też to, dobra. Ja też jeszcze łyczka trzasnę. Winka nigdy za wiele, że tak powiem. Zanim wysiądziemy, bo widzę, że już ten Paweł parkuje, jeszcze łyczka sobie machniem i możemy wysiadać. No dobra. O, nawet nie jestem pijany. Fajnie. Hej. Ej, moment, dlaczego nie jestem pijany? No bo to... To jakieś popsute było to wino to twoje. Było, to, bo to piccolo było. To piccolo było, Paweł. Jakie piccolo? Twoje wino to jakieś piccolo było. Czuję się trzeźwa jak nigdy. To nie wiem, może to tak... Nie mogę przeskoczyć tego. Ej, Paweł, weź teraz kilka dodatkowych łodzi, to będziemy wszyscy podróżować. Ale właśnie nie ma. Jest tylko jedna na całej mapie.
Naprawdę? A to możesz kilka zrespić? Serio? Jak zrespić kilka? A ja w ogóle czemu twórcy nie pomyśleli? To nie karysmod. O! Czemu twórcy nie pomyśleli? Paweł, zabiłeś mnie! Paweł! Policja mnie... Przepraszam! A w ogóle wiecie co? Ja nie wiem, czemu twórcy nie pomyśleli, żeby dodać łódź kilkuosobową podwodną. Bez sensu, co nie? No właśnie nie do końca, bo w tym momencie mogę cię na przykład wywalić na ten, na pełne morze. Oj. Poczekaj, zgubiłeś mnie! Stój, zaczekaj panie Pawle! Uważaj na śmigło! Gdzie jest śmigło? Nie wiem. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, zacznijmy od tego. Gdzieś tu, pode mną. O. O, jesteś, proszę się nie ruszać. Jestem, jestem. Nie, poczekaj, no... Czemu ty pływasz na łodzi? No bo jesteś... o, nareszcie. Dobra, płyń po prostu tak. Dobra, proszę się nie zadłużać. Ej, a może Admirosa zaczekaj? Admiros już do nas leci, teraz tu będzie. No, ja już do was lecę. A on śmigłowcem leci, to spokojnie. Admiros, tylko Tylko ja nie umiem latać. Chociaż chodź, zaparkujesz na tym, na łodzi. No, damy radę, damy radę. No, zaparkuj tutaj, ja tutaj na ciebie już czekam, dobra? Ale tylko uważaj na te skały, bo to wiesz, to Titanic to się rozbił takie skały. Nie, no co ty? O, to były większe. Dobra, Admiros, tylko pomału, dobra? Ląduj, ląduj, ja cię pokieruję, dobra? Tutaj! Tu jestem! Dobra, ląduję, ląduję. O kurde. Ej, co ci się stało z łodzią podwodną? Łódź podwodna, no, wracaj tu. Zanurzyła się. Łódź podwodna, wracaj tu. Dobra, ja Admiros, siadaj, parkuj siadaj. Na tej skale tu obok. Parkuj na tej skale tu. Dobra. Słuchajcie, jesteśmy, musimy wyjść na morze. Z duże prądy są. Dobra, ja tu zaparkuję na skalę, bo w sumie czemu nie? No, zaparkuj tu na skalę. Zaparkuj tam na skalę. Dobra, zaparkowane. O kurde, tu jakoś tak płytko strasznie jest, co, nie? No właśnie strasznie płytko jest. Dobra, siada ktoś? Trochę dalej. My zaraz na ciebie wsiądziemy. Admiros, jak już zaparkowałeś, to chodź tam tutaj na fale. Tak jest, dosiądę. Mamy wypłyń gdzieś wyżej, o właśnie, wypłyń tu wyżej. No, ale zaczekaj. Mam do was płynąć? Ja mam do was płynąć? What the fuck? No, zaczekaj Paweł, ja chcę wejść na łódź. Co ty robisz? W ogóle nie dbasz o nas, no. Czekaj. No. Paweł, zaczekaj, ja już płynę! Panie Pawle, no proszę się ten, na samej, no, proszę się nie zanurzać, no to już ja stoję przecież. Ale wyżej podjedź trochę. Jak cały czas wyżej podjetuj. No cały czas wyżej podlatuję. O! No, wyżej, o, i teraz troszeczkę... O! No, trochę nie panujesz nad tym, panie Pawle. Trochę nie panujesz nad tym. Czemu na mnie krzyczysz? Co, bardzo już? Gdzie on jest? O, jest, dobra. I proszę tak trzymać, wiesz, wysoko, dobra? Admiros jest z tyłu! Admiros, co płynie? No płyń ty! Przebieraj nóżkami! No przebieram, ale no nie mogę wskoczyć na tą łódeczkę twoją. O, jest, jest! O, o, no dobra. Jesteś? Dobra, ja go nie widzę. Admiros, ale nie na śmigło, chodź tylko... Chodź tutaj na centralną tą część. Na centralną część? Może chodź. Się trochę uspokoiło? No wchodzę, no jestem na centralnej ale części. Ale zaskoczyłeś to. No bo to jest fale mnie spychają co chwilę. Panie Admirosie! Jak cię fale spychałem? Nie bądź taki. No nie bądź taki, patrz, dawaj no tutaj. Nie mogę. No hop, dawaj tu. Dobra. O, elegancko. Dobra. No, w teraz końcu. Pomalutku, Paweł, dobra? Dobra, dobra, pomalutku, no. Pomalutku, ostrożnie, nie zanurzę się, proszę. I... Bo... Nie zanurzyłem. Wiesz co, Paweł? A prosiłem, no, prosiłem, nie zanurzać się. Naprawdę, aż tak dużo wymagał od ciebie? No kurde, no, ona się sama zanurza. No, 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 tłumacz tak sobie to. Co to, fale są, że się jak zanurzasz? O, byś nas pokazał. Wyżej po prostu płyń. Samą... Wyżej! Ty głupcze! No to nie, ten sposób to my nigdy tu nie dopłyniemy. Chodź, Admiros, poszukamy jakiejś zwykłej łódki, bo widzę, że w ten sposób to nie ma sensu. Musimy poszukać. No, musimy wypłynąć na głębokie morze, ale to potrzebujemy zwykłej łódki. Dobra, chodź do helikoptersa. Polecimy helikoptersem, znajdziemy jakąś łódkę i tu zaraz przyjdziemy, panie. O jeden. Musisz tylko na nas zaczekać kilka godzin. Jak kilka godzin? Płyniemy no, sobie. Kilka godzin. O, pan Paweł tu jest. Jak nas wyprzedził pan Paweł. Patrz jaka łódź podwodna. No jak co, szybko. Nie? Hmm? A kiedyś pamiętam, że ją przez przypadek znalazłem, co nie? Kto by przypuszczał? Tak? No. Jak je, to właśnie przypadki? Na multi, jak grałem z Maxem, to przez przypadek ją znaleźliśmy. A jest jedna na całą mapę. Tak, dobrze dokładnie. Byliśmy, nie? Jedna mapencja, jedna udencja. Ej, a panie Admirosie, znalazłem tutaj helikopter, chodźcie. No to jest mój helikopter, znaczy nie mój, to Paweł. Dobra, siadaj, siadaj. A czekaj, bo... no dobra, niech ja możemy też wsiadać, co? No dobra, to ewentualnie szybciej pospiesz się trochę. Dobra, wysiadam, czekaj, otworzyło się. Dobrze, że... Ej, trochę wody się nalało do helikoptera, to chyba nie przyszło. Boże, jakiś Martin do mnie dzwoni, daj mi spokój, Martin, ja mam życie też. Dobra, już idę. No! Jestem! Lecimy! Tylko jak się tu latało? Nie pamiętam. Poczekaj. O, już wiem. Dobra, musimy znaleźć jakąś łódkę. Ej, znajdźmy jakąś łódkę. Widzicie tu jakąś łódkę?
Nie, nie widzę. Zamówić? Musimy... Zamów łódkę, o, dobry pomysł. Panie Pawle, poproszę łódkę. Tak, ja pójdę teraz tego Piccolo, także no chwilę, daj mi chwilę. O, a ja tymczasem pojadę do tej twierdzy tutaj. Co to za twierdza jest? Twierdza doktora Hansa Voltera! Myślisz? Tam i zaparł się. Nie, myślę, że nie, myślę, że to jednak nie. Dobra, zamów albo na plaży, tutaj koło tej fabryki, na plaży zaparkujemy. Tego, panie Pawle, tylko nie proszę pamiętam, zamówić. Która to jest łódka teraz. Czekaj, za dużo tych rzeczy tam jest. Weźmy to. Uwaga, drzewo! No spokojnie, drzewo mi nie straszne. Tutaj, zaznaczyłem na mapie. Wracaj. Tam masz? Co tak daleko za kurde, jak daleko. Mam łódkę. Dobra, już pędzę. Lecę sobie elegancko. Będzie nasza łódka piękna. O, tutaj zaparkuję. Dobra. Wow! Wow! Admiros! Jest! O kurwa! Zaparkowałem! No dobrze, o, dobrze! Helikopter mnie uderzył, ale nic mi jest. Panie... Jaki przeszedł! Admiros, obudź się! Obudź no już się, za późno. Admirosie. Już za późno. Admiros, co ty zrobiłeś? Co on mu zrobił, no? Ja? No patrz, tu już jest. Admiros wyskoczył z tego, ze swoją ochroną, potem nadził się na śmigło. No, dokładnie! Och... Panie Admirosie. Dobra, jestem, żyję. Jest tutaj gdzieś może ten, co się zrespił? Czy nie ma? Nie no, Admiros jest właśnie. A czemu nas policja goni? Bo Admiros nie goni. Daj mi usiąść, poczekaj. Wyłącz tą muzykę, co ty chcesz, prawa autorskie? Dobra, leć na głębokie morze. Jak najdalej, jak tylko potrafisz. Ej, ale dziwną ma łódkę, co nie? Taką... No, taką jakby w kształcie takiej gitary? Nie wiem. No, co ty masz taką? Jakie gitary? Ty gitara! Co to jest? Jakiś but? Może musisz tak skakać w tych falach? Jedź spokojnie! Jedź, to się płynie, chłopie! To są fale! Czujesz? Na fali? Jedziemy sobie na fali! Dobre stare czasy! Oh yeah! To mam się oddalić, mówisz? Ta muzyka! Tak, tak! Dawaj na głębokie morze! Dawaj, dawaj, pewnie, że tak! No! Ej, tam policja! Opatrz, ktoś tam płynie! No to policja! Dobra! Płyniemy dalej! Pędź jak błyskawica, jedź! Zobaczymy, czy jakieś rekiny tu będą. Będziemy na nie polować najwyżej. Oh my god! No. Ale wiecie, że jest wieloryb w ogóle? Naprawdę? No wiemy, wiemy. To szybko paluj na wieloryba! Polowanie na wieloryba! A to w konkretnym miejscu możesz na go spotkać. Ej, poczekaj, jak wysiądę z łódki, to wyskoczy mi do rzeki, czy nie? No. Wiesz co, do rzeki ci nie wyskoczy, bo to ogólnie rzeki chyba nie ma. A nie, wstałem normalnie. O kurde, już tak? Nie chciałem. Przepraszam. No, musi być już, że wiesz, na tej łódce tylko jedna osoba rządzi. Co, Admiros? A masz! Co ty zrobiłeś? No, teraz już nauczysz się trochę posłusznie. O nie! Jest. A masz! On chce mnie pobić! Nie, nie rób tego, bo zaraz umrę! Cisza, spokój. Ej, stój, bo ja mam małżycie już. Ja mam małżycie, nie zabijaj mnie. Nie! Nie zabiję, bo on się zrespi na tym. No właśnie, ale się zrespi, daj mi usiąść. Daj mi drinka lepiej, a nie. Płyniemy. Dobra, koniec bójki. No, to było śmieszne, ale tylko przez chwilę. Jak ja rządziłem na tym statku. Ale co, już nie rządzisz, czy jak? Rządzę, rządzę, nadal. Ej, wiesz co, brakuje ci na tym statku przybieralni. Dlaczego nie mogłeś pojechać ze swoim apartamentem tutaj? Łatwiej by było. Jak apartamentem? No tym łódkowym apartamentem byś pojechał. Jakim łódkowym apartamentem? No, tą wielką łodzią. Na której masz lotniskowiec. Lotniskowiec. Byś popłynął tutaj. No. Ej, co tu się dzieje, patrzcie. Ej, daleko jesteśmy od brzegu? Bo nie jestem pewien. Zaraz, gdzie tu jest mapa? Zobaczmy. Nie jestem daleko do końca. Mapa wydaje mi się, że trochę jakby daleko pokazuje. Myślisz, że będzie to jakaś inna wyspa? Może będzie, bo my cały czas po jednej sobie tylko powiedzmy. Bo to jest cały świat, tylko że musimy płynąć cały czas. A będzie to jakiś atak na przykład rekinów czy coś? No nie wiem, bo kiedyś było tak, na przykład w Vice City pamiętam, że jak się płynęło za daleko czy coś takiego, to rekin zjadał. No, Admiros, weź skocz do rzeki, zobacz, czy są rekiny. Nie, nie skaszę. Jeszcze nie jestem aż tak bardzo pijany. A ja myślisz, że będzie burza? Jakaś burza, jakiś wiesz, no może być jakaś burza. A powiem przyznam się, że jeszcze... Tyranozaur i nas zje. A może okrążymy ziemię i przepłyniemy z drugiej strony? Boże, odbiorę od Martina, bo po prostu nie daje mi spokoju. Odbierz. Rozmawiam z nim właśnie. Co mówi? Mówię o psach, mówi. No, no. Że zjedzą mnie. Jakaś pierwsza opcja. Że jest grzeczny i super. Że dużo osób popełniło błąd.
Mówi? Bo to musisz czytać między zdaniami, między wierszami. Ja już przeczytałem, to wiem. Między zdaniem a wierszem. Co ty wierszy, Martin? Jakieś biznesy robisz? Ej, tu są coraz większe fale, coś mi się wydaje. Nie, nie wiem, czy są większe. O! Co zrobiłeś? Czekaj, dostałem SMS-a. Bardzo na przykład wygląda to twój, że pojazd został zniszczony. Skontaktuj się z nami. Oj! Ej! Chyba musimy wysiąść! Nie, dobra. Umarłem! Ja też! Paweł nie... cię stucha! No nie wierzę. What the fuck? Ja zabiłem Paweł i Bladiego! No? Ja pierdolę. O Boże! Co, kończymy? Czy jeszcze dalej? Jeszcze raz płyniemy, tak? Tak, no, tak, no. Tak, tak, no. No bo czekaj, mam problem, bo jestem na terenie fabryki, w środku i nie wiem, jak pójść na zewnątrz. Jak na zewnątrz? Gdzie was rozbiło w ogóle? No, daleko. Teraz zobaczę, wow, gdzie daleko jesteście. Was rozbiło. Wow! No, no, daleko, daleko. Ja jestem. Mieliśmy dość, mamy dość spory, tak naprawdę, rozrzut. Ale ja myślę, że to tyle, co? A, no w sumie można zakończyć ten następny odcinek. Elo, elo! No, elo, elo! Na razie, cześć! Nadal nie mogę was znaleźć. A, widzę, tu jesteś.